Coś ode mnie. Tak więc dzień dobry, dobry wieczór raz jeszcze. Ja się nazywam Grzegorz Hutnik i zapraszam Was gorąco na webinar wieczorny związany z duplikacją. Będę chciał Wam powiedzieć trochę więcej na temat, jakby to powiedzieć, no można, w jakim sensie budowania networku, budowania biznesu, tak jak mówiliśmy wcześniej. Tak jak zresztą wiecie, jako słuchacze, jako uczestnicy tego biznesu, wiecie, że firma jest w jakimś sensie społecznością, tak? Czyli poprzez tą społeczność. I tak naprawdę, gdyby nie ta społeczność, to prawdopodobnie firmy nie byłoby w takim stanie, w jakim się obecnie znajduje, czyli bardzo dobrej kondycji i dobrym stanie finansowym i też intelektualnym na pewno, dzięki naszemu Anatoliemu Junickiemu. Mamy to, co mamy, a na pewno dzięki nam, ludziom, którzy tą społeczność zaczęli budować, można powiedzieć, że dzięki nam ten biznes rozrasta się tak, jak się rozrasta. Oczywiście mógłby być lepiej, bo sam nawet do siebie mam wiele zastrzeżeń, jeśli chodzi o działanie, nie? Bo zawsze może być lepiej, tym bardziej w tego typu jakby działalności, która jest, można powiedzieć, no, kluczowa, patrząc na to, jak się rozwija biznes, jak się rozwija społeczność, tak, to wszystko jest po prostu uzależnione od ludzi. Więc jeśli my będziemy przekazywać to dalej, to tak naprawdę nasza firma urośnie jeszcze bardziej. Ja kiedy zaczynałem i usłyszałem o tym projekcie w 2016 roku, nie było, można powiedzieć, nie było nadzwyczajnych rzeczy, nie było wiadomo zbyt wiele. Widzieliśmy tylko, że jest to system w jakimś sensie polecania, system rekomendacyjny. Nie mieliśmy zbyt wielu informacji na ten temat, ale wiedzieliśmy, że od społeczności to wszystko można powiedzieć, będzie zależało. Jak wiecie i znacie na pewno wiele biznesów, które są oparte o społeczność. Zresztą pewnie wielu z Was, gdyby nie Facebook czy różnego rodzaju inne platformy społecznościowe, nie dowiedziałoby się być może o tym projekcie, bądź o innych projektach. Stąd jakby przenoszenie tego, można powiedzieć, dobrego słowa o danym biznesie czy o danym projekcie jest tak naprawdę dla niego niejednokrotnie kluczowe. Znamy też projekty, sam też w takich uczestniczyłem, gdzie w momencie, kiedy sypie się społeczność, czyli przestaje społeczność ufać temu projektowi, po prostu przestaje się ten biznes w jakimś sensie spinać czy kręcić, tak? Tak to można też powiedzieć. No więc od tej społeczności dużo zależy i gdyby nie ta społeczność i ta przyszła społeczność, na którą czekamy, bo na pewno to, co zrobiliśmy, to jest coś wspaniałego, natomiast to, co zrobić możemy przed sobą i to wszystko, co nas czeka przed nami, przed firmą, przed nami, to jest coś, co można powiedzieć, dla nas jest też wyjątkowe i będzie dla nas kluczowe, jako dla nas, dla naszego biznesu, czy dla istnienia firmy. Więc jeśli chodzi o ten pierwszy slajd głębokość, to dlaczego może nie do końca tak to jest, jak powinno i tak, i może nie do końca tak nam się podoba ten system, też nie ukrywajmy, że nie jest on łatwym systemem. Może wydawać się prosty, tak, bo wydaje się, że co to znaczy powiedzieć coś człowiekowi jednemu, drugiemu, kolejnemu, natomiast wcale z perspektywy czasu, bo ja też w marketingu swoje lata spędziłem, wcale nie jest tak łatwo tak naprawdę spowodować, żeby ludzie jakby utrzymali te emocje, o które nam wszystkim zależy, na odpowiednim poziomie i z odpowiednią energią przeszli od człowieka do człowieka. Więc podczas budowania struktury i marketingu sieciowego bardzo ważne jest, aby zrozumieć, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, tak? Jeśli chcemy długoterminowo
prowadzić swoją działalność, powinniśmy się tak naprawdę sami skoncentrować na tym, co jest do zrobienia, tak? Znalezieniu na, powinni się, powinniśmy się skoncentrować na znalezieniu swoich partnerów, którzy są w miarę jakby ukierunkowani na podobne cele czy na podobne wizje, które mamy też sami, tak? Więc patrząc na pierwszy krok, ważne jest, aby znaleźć kilka osób w swoim środowisku, tak naprawdę w swojej pierwszej linii i po prostu popracować z nimi, tak? Maksymalnie z pięcioma nowymi osobami naraz, przeszkolić ich, powiedzieć im, oczywiście wiedząc wcześniej, że mają podobne odczucia co do projektu, bo bez tego tak naprawdę nic się szczególnego nie wydarzy. Więc ważne jest, żeby ta osoba wiedziała o projekcie maksymalnie dużo, ile się da, żeby potrafiła sama się zarejestrować oczywiście, na początku może to być oczywiście z pomocą, a później, żeby uczyła się rejestrować nowe osoby. Więc tak naprawdę my musimy zgłębić z tą osobą wiedzę przynajmniej na trzech poziomach od niej, czyli przynajmniej z trójką kolejnych ich znajomych. Następnie pozwolić tym ludziom pracować trochę na własną rękę. Oczywiście nikt nie będzie robił tego samego tak samo jak my. Jeśli już budowaliśmy kiedykolwiek jakieś marketingi, to wiemy, że tak naprawdę kluczowe jest wspieranie tej osoby, zarówno tej, która przyprowadza nowych ludzi, jak i tej, która o tym wszystkim od nas słucha. Więc ja wiem i jakby doświadczyłem tego, że praca tak naprawdę na kilku poziomach w dół jest kluczowa, więc nie kończmy na tych trzech poziomach. Pamiętajmy, że te trzy poziomy mają kolejnych naszych znajomych, więc tak naprawdę skupiając się i pracując pod swoimi współpracownikami, tak naprawdę dajemy im motywację do tego, żeby działali sobie wspólnie. Bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jak wdrożyć system. Czyli na początku ważne jest stworzenie systemu komunikacji i systemu operacyjnego sieci, abyśmy mogli te nowe osoby dołączać w szkoleniach, do seminariów, do prezentacji publicznych, taką jak jesteśmy dzisiaj, czy na prezentacji produktowej, jaka jest też u innych naszych współpracowników, tych, którzy tworzą webinary. Trudno tak naprawdę powielić ten sam system pracy. Ja zawsze byłem uczony, że tyle, ile ludzi dołącza do nas, tak naprawdę tyle różnych systemów pracy, więc tak naprawdę nie powinniśmy się aż tak bardzo skupiać na systemie pracy innych ludzi, ponieważ każdy sobie, jeśli ma decyzję do tego, żeby pracował i wspólnie z nami działał, to tak naprawdę wcześniej czy później ukierunkowuje się i znajduje dla siebie jakieś dobre miejsce, jeśli chodzi o swój system pracy. Tak naprawdę kluczowe jest i chyba najistotniejsze z perspektywy też czasu dla siebie, tego swojego przebytego, że im prostsza tak naprawdę duplikacja tego projektu, czy projektu, w jakim jesteśmy, czy tego systemu, który wdrażamy, tak naprawdę tym łatwiej z tymi ludźmi po prostu pracować. Więc tak naprawdę dużo dzisiaj mamy prezentacji, dużo dzisiaj mamy narzędzi, z jakich możemy korzystać internetowo, zdalnie zupełnie, tym bardziej w obecnych dziwnych czasach. Więc tak naprawdę zachęcam do tego, żeby się na tym skupić, żeby obrać sobie, po pierwsze podjąć decyzję, że chcę to robić, po drugie sprawdzić oczywiście projekt, nauczyć się maksymalnie dużo o projekcie, po trzecie zrobić pierwszy ruch, tak zwany take action, to jest po prostu kluczowe do tego, żeby zacząć działać. No i po prostu skupić się na swoich ludziach podopiecznych, którzy do nas dołączają. Więc patrząc na kolejny slajd, można powiedzieć, że jest kilka punktów, które są kluczowe do tego, żeby zacząć, tak? Więc jeśli jesteście ludźmi, osobami, które pracują już z ludźmi, to tak naprawdę 7 kluczowych, istotnych aspektów, które musimy jakby sami przejść i sami przepracować, żeby pójść po prostu dalej. Więc każdy z nas musi zrozumieć 7 ważnych
istotnych rzeczy, które prowadzą do sukcesu. I pierwszym z nich to jest wyznaczenie celów. Kolejnym lista nazwisk, tak? Już nie, pewnie niejednokrotnie to słyszeliście, że trzeci jako kolejne to planowanie czasu, zaproszenie na spotkanie, prezentacja, śledzenie, czyli weryfikowanie naszych, nie tylko naszych, ale też tych naszych współpracowników, planów i pokonywanie zastrzeżeń, czyli tak zwanych obiekcji. No i teraz przyjrzyjmy się bliżej tym wszystkim poszczególnym zadaniom i spróbujmy to rozbić na części pierwsze. Więc takie słowo SMART można podzielić na specyficzne, tak? Czyli specyficzne, czyli nieujednolicone. M, czyli mierzalne, jeśli chodzi o parametr mierzalności, to mówimy oczywiście o celach, żeby sobie go postawić w miarę mierzalny. Mierzalne to takie słowo, które też jest bardzo ważne. Niejednokrotnie zapominamy o nim, ponieważ te nasze cele są niejednokrotnie zbyt wysokie i zbyt często niestety się przez to poddajemy. A jak istotne, osiągalne, to o czym mówimy, to właśnie te cele, które są realistyczne do spełnienia, a nie abstrakcyjne. Z drugiej tak strony są po prostu jakby realne do spełnienia i motywują nas do tego, żeby po prostu działać dalej. R, czyli prawdziwe, konieczne, zgodne z naszą misją. T jak timed, czyli te, które mają być ograniczone w czasie, wskazują okres na osiągnięcie celu, więc dobrze byłoby, żebyśmy sobie napisali te cele na jakiejś mapie, na jakiejś kartce, na jakimś notatniku, gdzie najczęściej patrzymy się codziennie najlepiej na te cele miesięczne, sześciomiesięczne, pięcioletnie. Ja taką listę mam i chętnie w dobrym momencie się z nią podzielę. Natomiast na pewno pięcioletni cel to zdecydowanie. W pewnym sensie oczywiście ta tak zwana niezależność finansowa, szeroko pojęta, tak. Oczywiście nie zamierzam przestać pracować, natomiast fajnie jest wierzyć i wiedzieć, że wszystko, co przed nami, to tak samo przed firmą, tak? I te nasze cele zdecydowanie powinny być współidące z tymi, które firma też określa, oczywiście. Więc musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć, dokąd idziemy. Więc, tak jak wspomniałem, plany miesięczne, półroczne, roczne, codzienny harmonogram ustalone z naszymi ludźmi. To jest też bardzo ważne, żeby te cele były też nie tylko długoterminowe, ale też krótkoterminowe, żebyśmy mogli je weryfikować z tymi naszymi ludźmi. Dobrze byłoby też, żeby nasza rodzina o tych celach wiedziała, wtedy dużo łatwiej jest tak naprawdę nam też weryfikować na przestrzeni doświadczeń, tak swoich i też doświadczeń z naszymi domownikami, czy z naszymi znajomymi. Warto, żeby oni po prostu to wiedzieli. Więc pierwszy i drugi miesiąc tak naprawdę powinniśmy się skupić na pracy z naszym sponsorem, tak? Czyli z kimś, kto prowadzi. Jeśli chcemy mieć swoje marzenia, powinniśmy je, te cele też stale udoskonalać, można tak powiedzieć. Trafiłem kiedyś na takie powiedzenie, bardziej na takie jakby zadanie, tak, żeby spisywać na swojej, nie wiem, czy to mapie, czy jakiejś takiej kartce, czy plakacie, żeby spisywać sobie listę 1000 marzeń. Wierzcie mi, że to jest bardzo, bardzo trudne, żeby do tego 1000 dojść, bo przy pewnie kilkudziesięciu już się ta lista robi trudna. Więc kluczowe jest, żebyśmy w pierwszych dwóch miesiącach zaplanowali 10 sprzedaży bezpośrednich, aby uzyskać status lidera. W ciągu 2 tygodni od planu marketingowego zaplanować swoją promocję, dostać statusu mastera, wybrać 3 najlepszych pracowników, współpracowników i pomóc osiągnąć im
Po prostu to samo. Oczywiście wydaje się to proste, brzmi to ładnie, prosto, natomiast wcale nie jest takie proste do zrealizowania i wierzcie mi, że tylko wtedy, kiedy będziecie mieć swój zespół, tak? Ten, który stworzycie z ludźmi, którzy Was słuchają, kiedy staniecie się dla nich w pewnym sensie liderami czy masterami, będziecie mogli przejść do kolejnych rzeczy. Więc drugi poziom to poziom mastera. Tam już jest koniecznie potrzebna praca zespołowa, więc pomóż swoim liderom osiągnąć status mastera. No i to, o czym mówiliśmy, czyli ta społeczność kluczowa dla nas, dla firmy oczywiście też, natomiast tak naprawdę jakby patrząc z góry, firma nie patrzy na nas jakby jednostkowo, patrzy bardziej na nas grupowo. Pamiętajmy, że mamy też wyzwanie, które jest dodatkowo się jakby promocją w firmie, czyli budowanie zespołu międzynarodowo, więc kluczowe jest, żebyśmy jakby przez swoje osobiste działanie przeszli na to działanie międzynarodowe. Ja zawsze to zdanie wspominam, kiedy poznałem marketing sieciowy, zawsze słyszałem, a później mówiłem do swoich ludzi, żeby myśleć globalnie, a działać lokalnie. I to jest cały czas, można powiedzieć, takie uniwersalne zdanie, które bardzo lubię czasami cytować i trzymać się tego planu, bo dzisiaj w obecnej dobie czasu, kiedy wchodzimy można powiedzieć, w nową erę, tak, przekazu informacji, to wszystko jest dla nas jeszcze prostsze. Więc budowanie struktury sieci, można powiedzieć, jest podstawą dla stałych, dodatkowych dochodów w przyszłości, a dla tych, którzy tworzą biznes marketingu sieciowego, kluczowe na dany moment. Aby Twoja sieć mogła pomyślnie się rozwijać, musimy uzupełniać ją cały czas tak zwaną świeżą krew, czyli nowych współpracowników, przeszkolić ich ze znajomością systemu powielania, aby mogli powtarzać to, co Ty robisz, to, co my wspólnie robimy. I w ten sposób zapewnimy sobie głęboki, szeroki rozwój naszej struktury. To jest bardzo, bardzo ważne. Lista kontaktów, nieraz nie słyszałem, że powinna się cały czas rozrastać i to jest chyba najcenniejszy zasób, jaki jest w tych naszych biznesach, które spotykamy na swojej drodze w różnym okresie swojego życia, jest dla nas kluczowy. Ta lista kontaktów tak naprawdę to w zależności od tego, oczywiście, w jakim czasie swojego życia się znajdujemy. Natomiast bardzo ważne jest, żeby cały czas sukcesywnie ją po prostu uzupełniać. Relacje, pamiętajmy, że są częścią naszego życia. Jeśli nie wykorzystamy relacji, wyrządzamy tak naprawdę tylko i wyłącznie sobie krzywdę, nikomu innemu. Pamiętajmy, aby nie wybierać klientów. Niejednokrotnie miałem także osoby, które oceniałem na początku, że być może się do tego nie nadają, albo być może nie stać je na pakiet, to okazywały się niejednokrotnie strzałem w dziesiątkę. I tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby nie decydować za klienta i nie przewidywać, ani nie zgadywać, tak, jeśli chodzi o to, co on ma dla nas, a co my mamy dla niego. Ważna rzecz to takie nasze, można powiedzieć, portfolio. Wizytówki są oczywiście ważną częścią. Ja bardzo lubię robić prezentacje, bardzo lubię pokazywać swoje zdjęcia, tak, z tymi, czy to produktami, czy z miejscami, w których byłem, jeśli chodzi o Skyway. Bardzo, bardzo ważne są te aspekty wizerunkowe. Jak to mówią, tak nas piszą, tak jak nas widzą. Więc zachęcam do tego, żebyśmy po prostu byli profesjonalni w każdym tak naprawdę znaczeniu. Więc jeśli chodzi o taki kolejny podział, można powiedzieć, ja też sobie to też niejednokrotnie robię. Po prostu dzielę tych ludzi, którzy już przyjdą do grupy, dzielę na inwestorów i na tych partnerów gotowych do pracy. I to jest dosyć istotna lista i warto sobie taką tabelkę zrobić, żeby wiedzieć, na kogo w miarę możliwości możemy liczyć, gdzie możemy tak naprawdę pozyskać tylko tak zwane leady, tak, czy polecenia. Najczęściej się to dzieje z inwestorami, z partnerami, natomiast bardzo często
lubi się to zmieniać, bo ci ludzie, ci nasi partnerzy po prostu są różni, tak? I tutaj trzeba użyć innych umiejętności, najczęściej tych takich, które już od jakiegoś czasu posiadały, tak? I po prostu próbować się z nimi dogadać. Ja zawsze jestem bardziej skłonny do tego, żeby obie strony były wygrane, niż używać różnych innych praktyk, tak, które bardzo często tak naprawdę zwodziły, tak, i ten zespół się rozpadał z jakiegoś powodu. Wielu początkujących partnerów, pamiętajmy o tym, że popełnia jeden podstawowy błąd, tak, próbując szybko się wzbogacić, wybierają z listy kontaktów osoby odnoszące sukcesy w wyższym statusie czy w innych działaniach. Są to niejednokrotnie przedsiębiorcy, dyrektorzy, politycy i myślą, że będą podziwiać naszą ofertę i dokonają dużej inwestycji. Zwykle jest odwrotnie. Częściej nawet nie słuchają do końca. Obiecują, że skontaktują się z nami, że to bardzo fajne, ale już tak naprawdę nigdy ich nie usłyszymy. I dlatego bardzo ważne jest jednak, żeby jednak nie oceniać do końca, nie liczyć się na tych, którzy wydaje nam się, że będą naszymi numerami jeden, a bardzo często po prostu nas to wszystko rozczarowuje. I dlatego możemy, to do czego zachęcam, to trenować z bliskimi, tak? A uczyć się no, na naszych rodzinnych, na tych ludziach, którzy, jak to mówią, mogą nam wybaczyć, tak? Natomiast kluczowe zaufanie do nowych klientów, do nowych partnerów biznesowych nastąpi wtedy tak naprawdę, kiedy to my będziemy mieć najlepsze zaufanie i coraz większe przekonanie do tego, co robimy. Więc harmonogram czasu to kolejny, można powiedzieć, aspekt bardzo, bardzo ważny. Do jakby zaakceptowania przez nas samych. Pamiętajmy, że planowanie czasu to jest jednym z najważniejszych działań w marketingu sieciowym, ale często jest niestety niedoceniane. Ludzie zwykle robią rzeczy losowo. Efektem tego działania jest to, że nie mają na nic czasu i nie kończą swojej działalności. Trzeba zaplanować swoje działania, swoje wydarzenia na każdy dzień, przygotowywać się na 4 tygodnie do przodu. Podstawowy plan działań, najlepiej z harmonogramem godzinnym, żebyśmy wiedzieli, na co i ile czasu też tracimy, bo to tak naprawdę wtedy dobrze wychodzi. Listy spotkania, oczywiście, to są też bardzo ważne, kluczowe dla naszego biznesu rzeczy. Pracujmy 5 dni w tygodniu, 6-7 dzień. Możemy oczywiście odpoczywać, robić dobry PR. Dobrą politykę do tego, co robimy, oczywiście na sieciach społecznościowych, obojętnie. Więc bardzo ważna rzecz to właśnie czas, żebyśmy tego czasu najlepiej nie tracili. Więc to, co jest istotne, jeśli chodzi o jakby kolejny przekaz, to, żeby rozmawiać z naszymi rozmówcami bardzo świadomie, tak? Żebyśmy, ja od wielu lat słyszę, że po to mamy dwie parę uszu, jedną parę uszu, tak? Czy dwoje uszu, jedne usta, żebyśmy więcej słuchali niż mówili. To jest dosyć istotne, to jest dosyć ważne, żebyśmy zrozumiale przekazywali informacje. Oczywiście te informacje muszą być poparte faktami najlepiej, tak? Żebyście mogli się podeprzeć jeszcze jakimiś dowodami na to. Kolejny slajd, tak jak widać, to empatia. No nie ukrywam, że wyjątkowo ważny jakby element, tak, naszej współpracy. Chyba tutaj tak to wspomnę, że bardziej chyba z naszymi współpracownikami niż z klientami. Klienci po jakimś czasie, czyli nasi ci partnerzy, którzy inwestują sobie w projekt, a nie pracują tak na co dzień z nami, myślę, że dopiero po jakimś czasie doceniają, czym jest tak naprawdę ta empatia i zrozumienie. Więc dajmy sobie zielone światło. Tak naprawdę początkiem jest to nasze połączenie. Ja dużo większą wagę oczywiście
jakby zachęcam do tego, oczywiście zrobicie jak chcecie, natomiast zachęcam do tego, żeby dużo większą wagę mimo wszystko poświęcić temu, który powiedział, że chce poświęcić więcej czasu na projekt, niż tylko tym, którzy przyjdą, posłuchają, pokręcą oczami i pójdą, bo tak niejednokrotnie bywa. Więc bądźmy w kontakcie, to jest bardzo ważne, zarówno telefonicznym, jak i mailowym. Pamiętajmy, że nasza grupa tak naprawdę to, jak szybko i jak stabilnie będzie się rozwijać, to zależy tylko i wyłącznie od nas. Warto oczywiście w rozmowie telefonicznej, czy to jest nasz początkujący partner, czy ten inwestor na początku swojej drogi, żeby dobrze nas poznał, tak? Oczywiście bardzo ważne jest, dużo ważniejsze dla Ciebie, jeśli chodzi o budowanie struktury, jest to, żebyś Ty jak najlepiej poznał swojego klienta czy partnera, więc ta właśnie empatia i to nasze współgranie, tak to nazwę, jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Po prostu komfort w dużym słowa znaczeniu to jest bardzo, bardzo kluczowy moim zdaniem parametr, jeśli chodzi o to poczucie się dobrze, tak, w swoim towarzystwie, zarówno jeśli chodzi o tego sponsora czy trenera. Tak jak wspomniałem wcześniej, więcej słuchać niż mówić, to kolejny slajd, który to przedstawia, więc zachęcam do tego, żeby się nad tym skupić. To niejednokrotnie wychodzi nam lepiej, no i wyjdzie nam na dobre, tak to miało być. No i to, co jest istotne, i to chyba trzeba w to uwierzyć najpierw, żeby to zrealizować, to, że im więcej usłyszysz nie w swoich rozmowach telefonicznych, w swoich rozmowach takich live czy prezentacjach, im więcej usłyszysz nie, tym tak będzie lepiej smakowało. Więc aby usłyszeć 100 razy tak, wierzcie mi, że trzeba kilka razy więcej niż 100 usłyszeć nie. I tak naprawdę jak wytrzymacie to, co jest do zrobienia, to będzie tylko łatwiej. Łatwiej, prościej. Bardzo ważne są te pytania od osób, które oczywiście z nami rozmawiają. Więc ważne jest, aby zadawać te pytania w odpowiedni sposób, tak zwane pytania otwarte, prowadzenie dialogu. Zadajesz potencjalnemu klientowi pytanie o opinię, o tym, co o tym sądzi, tak? Więc kontynuując rozmowę w formie pytań otwartych, to jest, uważam, klucz do tego, żeby po pierwsze poznać potrzeby klienta i po drugie, żeby ten klient też w jakimś sensie nas poznał, bo to pytanie, tą odpowiedź na to pytanie da się tak skonstruować, żeby jednocześnie w odpowiedzi na pytanie klient poznawał nas samych i przekonywał się do nas, jako do przyszłych partnerów, bo oczywiście pamiętajcie, że bardzo ważne jest, przynajmniej dla mnie, bardzo ważne jest, żeby z każdego swojego klienta w przyszłości zrobić partnera, tak? Czyli ten przekonany klient do inwestycji, kluczowe jest moim zdaniem zrobić z niego w przyszłości partnera, tak naprawdę w niedalekiej przyszłości. I to się tylko i wyłącznie wydarzy, tylko wtedy, kiedy wy o tym zdecydujecie, ja tak sądzę. Kiedy jest nastawienie dobre do pracy, do współpracy, jest dobry kontakt, jest dobra empatia, to o czym wspominaliśmy wcześniej. Więc tych pytań może być oczywiście bardzo dużo. Pozwolą one, tak jak wspomniałem, poznać oczekiwania klienta i w kolejnych działaniach przejść do tego, żeby ten klient stał się naszym partnerem. Więc bardzo ważne, żeby obie strony się rozumiały, to jest kluczowe. Czasem warto, jeśli nie znacie jakiejś odpowiedzi na jakieś dane pytanie, czasem warto je zanotować, wręcz powiedzieć, że po prostu nie masz na ten temat wiedzy, czy przeprosić to po prostu i po prostu powiedzieć, że
umówić się nawet na kolejny dzień czy za 2 dni, że po prostu zweryfikujesz dany temat, o który wspomniał, i oddzwonisz. To zdecydowanie lepiej wygląda niż wymyślanie czegoś na szybko, tak? Bo klient zdecydowanie to poczuje. Więc spotkanie biznesowe, jeśli o nim mowa, to prezentacja. Ja bardzo lubię, bo czuję ten projekt, bardzo lubię o nim opowiadać w każdych okolicznościach. Nie ukrywam, że tego się też nauczyłem, stąd być może jakby nastawienie do biznesu takie bardziej pozytywne. Pamiętajmy w pierwszej kolejności, żeby nie mówić o sobie. Bardziej skupiamy się na tym, czego potrzebuje nasz słuchacz. Czy to są wakacje, czy to są marzenia, czy to jest rodzina. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, więcej słuchali niż mówili. Projekt kluczowy, tak, opowiedzieć o nim tak, na tyle z emocjami, z dobrymi emocjami i z dobrym flow, żeby ten nasz słuchacz uwierzył, że my naprawdę robimy w tym projekcie dobrą pracę. Więc to jest moim zdaniem kluczowe. To wtedy spowoduje, że ten klient w którymś momencie po prostu stanie się naszym ziomkiem. A wtedy, kiedy się stanie naszym przyjacielem w biznesie, wtedy będziemy mogli sobie więcej z tym, na więcej z tym klientem pozwolić. I tak jak wspomniałem wcześniej, ja do tego zawsze dążę, żeby ten mój klient stał się w którymś momencie moim partnerem, żebyśmy mogli zacząć z nim po prostu poważnie pracować. Jeśli chodzi o tę technikę Benjamina Franklina, nie chcę zbyt dużo tutaj mówić o technikach, bo jakby coraz więcej osób, z którymi rozmawiamy, jest bardziej świadomych i coraz więcej osób, takie przynajmniej ja mam odczucie, że nie lubi stosowania na nich różnego rodzaju technik. Ja osobiście tego bardzo nie lubię, ale jeśli już miałbym jakąś wybrać, to zdecydowanie jestem za tą. Czyli to jest ta technika, czy bardziej ta strategia, żeby pokazać klientowi zarówno plusy, jak i minusy tego projektu, tak? Czy tego, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o nasz przekaz. Więc bierzemy białą kartkę, tak? Dzielimy ją na dwie podzielone części. Piszemy wady projektu w lewym górnym rogu arkusza, korzyści projektu w prawym górnym rogu. Dajemy klientowi artykuł i prosimy go, aby napisał pod nagłówkiem po prostu sam te wady projektu, gdzie widzi jakieś niedociągnięcia. Tak, i później przynajmniej 3 razy skupiamy się nad zaletami, tak? Czyli każdą zaletę, którą później klient wypisze, czy wy pomożecie mu ją, przypomnijcie jemu tak naprawdę, bo prawdopodobnie ten klient zapomni na tym naszym spotkaniu o nich, to przynajmniej staramy się kilkukrotnie o nich wspomnieć. Wtedy odbywa się lepsza, nie chcę tego nazwać kodowaniem, ale efekt generalnie jest lepszy. Porównanie inwestycji, dosyć istotny parametr, tak? Gdzie możemy porównać nasz przyjazny transport z każdym innym. I na każdym innym tle on wygląda dużo, dużo lepiej. Więc tutaj możemy po prostu porównać, tak? W naszym projekcie produktami są pojazdy, tak? Możemy oczywiście porównać się z innymi produktami, pokazać obecną sytuację na giełdzie, podkreślić jeszcze raz zalety inwestowania. Ja bardzo często w tym momencie, kiedy porównuję z kimś innym, nie chcę tutaj używać jakiegoś konkretnego producenta, ale jest pewien producent, do którego często się porównujemy, który w 7 lat stworzył wyjątkowy biznes, wyjątkowy produkt. Tych produktów dosłownie stworzył ich kilka na przestrzeni tych 7 lat.
Nie wiem, czy kojarzycie. Giełda nowojorska, oczywiście codziennie na nią wchodzę, codziennie ją oglądam i bardzo często skupiam się właśnie na tej jednej firmie, gdzie debiut tej firmy odbył się na poziomie kilku dolarów. Kilku dolarów. I ona tworząc na przestrzeni tych kilku lat, tworząc 3-4 produkty, ale dużo opowiadając o tych produktach, oczywiście mając dobry marketing, dzisiaj jej akcje za jedną, nie każdy by sobie mógł na nią pozwolić, to prawie 2000 złotych. A zaczynali od kilkunastu złotych. Więc zobaczcie, jaki jest potencjał wzrostu w naszym projekcie, mówiąc o całej branży, nie tylko o dwóch czy trzech samochodach na przykład, tak? Więc bardzo, bardzo ważne zachować przy tym wszystkim pozytywne emocje. Zawsze jestem za tym, żeby podejść do tematu win to win, czyli wygrany, wygrany, że obie strony są zadowolone i jakby to jest kluczowe dla naszego wspólnego działania. Pozytywne emocje. Bardzo lubię o nich mówić wtedy, kiedy one są, wtedy, kiedy jest dużo weselej niż smutno. Duplikacja staje się łatwiejsza. Zdecydowanie wtedy się staje łatwiejsza. Zresztą niejednokrotnie, być może tak też zauważyliście u siebie, że przyciągamy podobnych ludzi do siebie. Czyli tych takich ponuraków, smutasów być może nie przyciągniecie, być może oni będą waszymi inwestorami. Być może, jeśli oczywiście potraficie to zrobić, tak? We właściwy sposób. Pokazać im te wady i zalety, o których mówiliśmy. Natomiast większość ludzi, którzy będą z wami pracować, to prawdopodobnie będą ludzie podobni do was, tak? Rozumiejący tak samo, ufający innym ludziom podobnie, opowiadający być może podobnie, uśmiechający się tak często, jakby być może, nie wiem. Ale fajna umiejętność taka, żeby umieć rozmawiać z każdym. Bardzo ważne. I tak naprawdę mogę Wam to dosłownie obiecać, że jak tego się nauczycie, rozmawiać z każdym i rozwiązywać te różnego rodzaju problemy z różnymi ludźmi, bo te różne problemy oczywiście one nastąpią, to wierzcie mi, że przyda Wam się to w życiu codziennym na 100%, po prostu. Więc warto. Warto, warto, warto kontrolować tę współpracę na pozytywnym flow. Skuteczna strategia, by to powiedzieć, monitorowania, czyli tak zwana eskorta, to powoduje, że wasz zespół staje się coraz bardziej niezależny. Bo nie wiem jak wy, ale ja przynajmniej przez ciężkie lata, czy długie lata, nie chciałbym non-stop robić tego samego. I oczekiwać, że coś się zmieni. Zdecydowanie nie. Chciałbym oczywiście mieć cały czas kontakt, ale pracować ze swoimi najmocniejszymi liderami. I tak pewnie będzie. Tak na pewno będzie. Natomiast to, co się dzieje gdzieś tam głęboko pod spodem, to w tamtym miejscu, tam być mnie już nie musi na co dzień. Tam mogę być raz jakiś czas. Więc ta obsługa klienta. Obsługa czy wsparcie nowego zespołu jest oczywiście kluczowe, ale na tym powinno zależeć bardziej tym osobom liderskim, które są razem ze mną w tym projekcie. Więc komunikacja, zarówno w zespole, jak i z klientem, bardzo, bardzo ważna. Tak naprawdę, jeśli zadajemy sobie pytanie, dlaczego nasze zespoły się rozpadają, to prawdopodobnie dlatego, że tej komunikacji właśnie nie było. Niestety, tak to bywa. Doświadczyłem tego, więc tak to mogę powiedzieć spokojnie i wiem, że to działa i wiem, że to działa oczywiście w obie strony. Więc zawsze powinniśmy mieć otwarte linie komunikacyjne, pytać swoich klientów czy partnerów o potrzeby, jak było po spotkaniu, być może mają jakieś uwagi, jakieś porady. Ok. Więc można powiedzieć, że kolejny przykład to nasze cele wspólne, zespołowe, tak?
to też są bardzo ważne rzeczy. Na nich też warto się skupić. Pamiętajmy, że tak zwany zimny kontakt pojawia się po 10 dniach. Zdecydowanie polecam częściej zarówno do partnera, jak i do naszego klienta odzywać się zaraz po albo do maksymalnie trzeciego dnia. Wtedy to wszystko nabiera sensu. Im dłużej odczekamy z kontaktem, tym niestety gorzej. Pytań, jak wiecie, potrafi być mnóstwo. Warto na nie odpowiadać oczywiście mądrze, warto na nie odpowiadać logicznie. Natomiast pamiętajmy, że im więcej dziwnych, różnych po naszej stronie zastrzeżeń, tym więcej po prostu problemów. Więc jeśli chodzi o jakieś jakby obiekcje, czyli dodatkowe rzeczy, które jakby powodują, że przestaje nam się chcieć robić ten biznes, to na przykład zarzut braku pieniędzy, braku czasu, rynku przesyconego, nie znam wielu ludzi, ludzie odpowiadają, to jest piramida bardzo często, nie mam dobrego doświadczenia w marketingu sieciowym, to nie zadziała, mój mąż, żona, coś tam, wiadomo, urodziny psa i tak dalej, potrzebuje czasu do namysłu. Także to są te pytania, z którymi się będziecie zderzać. Warto na nie oczywiście w odpowiedni sposób odpowiadać i sprowadzać naszą prezentację najlepiej do dwóch różnych typów prezentacji, ja to tak wspomnę. Czyli czas trwania prezentacji, tak zwana prezentacja do windy. Ja bym tutaj jeszcze dodał takie 3 minuty, którymi inspiruje osobę do tego, żeby się ponownie usłyszeć. Pierwsza prezentacja taka biznesowa to 15 minut, a druga taka dłuższa to 45 minut, taka mniej więcej jak ta, która ma na celu pokazać więcej aspektów naszego biznesu czy naszego projektu. Tak? Więc jeśli chodzi o jakby dodatkowe slajdy, to pamiętajmy, że rozróżnienie nie jest takie trudne, tak? Po prostu trzeba wykazać inicjatywę. I bardzo szybko się okazuje, czy mamy do czynienia ze sobą, która jest bardziej nastawiona na współpracę, czyli zarabianie, tak? Na marketingu, tak? Na networku, czy bardziej na biznes, w sensie inwestycyjny, tak? Czyli inwestuje, powiedzmy, zapomina, tak? I zbiera profit kiedyś, za jakiś czas. Tacy ludzie też są. Oczywiście są tacy ludzie, którzy potrafią wrzucić dużo pieniędzy w dany projekt i po prostu czekać. Tak jest i tak też będzie. Wizytówki, pamiętajmy, że jesteśmy swoją wizytówką, materiały reklamowe, produktowe. Pamiętajmy, że każdy ma prawo do swojego zdania, do swojego jakby nastawienia. Ja tylko polecam, żeby poświęcać czas osobom pozytywnym, nie negatywnym. Zresztą z tymi negatywnymi to jest tak, że nie zawsze się naprawdę chce z nimi rozmawiać ponownie. Więc każdy ma swoją rację, to też pamiętajmy, że każdy ma prawo do swojego punktu widzenia, tak to nazwę, żeby to było ważne. Pamiętajmy, że nie zawsze nasz rozmówca będzie naszym klientem, naszym inwestorem czy naszym partnerem, ale pamiętajmy, że ten człowiek ma kontakty. A jak wiemy wcześniej, z wcześniejszych slajdów, nasza lista kontaktów powinna być cały czas uzupełniana o nowe. Więc pozytywni wokół nas, nie negatywni. Pamiętajmy, żeby powtarzać cały czas powtarzający się kontakt zarówno z naszymi klientami, jak i partnerami. To jest nasz sukces gwarantowany. Wierzcie mi, że tą pracę, którą my wykonujemy, w dużej części na zupełnie innym poziomie wykonuje też firma.
Więc oni też się spotykają z inwestorami, oni też się spotykają prawdopodobnie z politykami, bo to są duże rzeczy, dużo większe niż te, do których my mamy dostęp. Więc pamiętajmy, że szacunek dla osoby, która jest przed nami, okazuje się każdej, tak? Natomiast to, jak to się dalej potoczy, to w dużej części zależy od nas. I pamiętajmy, żeby nie używać sztuczek, które nie działają, czy używajmy bardziej tych, które działają, które są sprawdzone. A wierzcie mi, że im bardziej będziecie wzmacniać i dawać nowy przykład, dobry przykład swojemu zespołowi i swoim klientom, tak będziecie mogli po prostu liczyć na dużo większe, dużo lepsze rzeczy, jakich oczekujemy. Tak więc zachęcam do tego, żeby komunikować się z zespołem, ze swoimi klientami. Używajcie narzędzi, jakimi też jesteśmy, w jakimś sensie my, do tego, żeby przekazywać ten projekt dalej. Jest bardzo dużo materiałów marketingowych, reklamowych. Pamiętajcie, żeby te prezentacje były profesjonalne. Używajcie najlepiej prawdziwych zdjęć, prawdziwych relacji. To się czuje, tak to wspomnę. Pamiętajmy o tym, żeby być wytrwałymi. Wytrwałość w tym biznesie to moim zdaniem jest jeden z najważniejszych elementów. Wytrwałość i niepoddawanie się to jest coś, co kiedyś usłyszałem i cały czas, nie ukrywam, za mną dochodzi, jest, można powiedzieć, uniwersalne dla każdego networku. Bardzo ważne pozytywne nastawienie i oczywiście pełna wiara w projekt. Jeśli tej wiary nie będziecie mieć w projekt, to w pierwszych dosłownie kilku minutach wasza rozmówca to poczuje i może z tego nie być zbyt dobry, nie wyjdzie z tego po prostu dobry rezultat. Zachęcam do tego, żebyście mówili o historii. Ja zawsze skłaniam się do tego, żeby pamiętać, skąd się pochodzi, a jak się dowiedziało o projekcie, podziękować komuś, kto wam o tym opowiedział i jakby podejść do tego wręcz trochę emocjonalnie. Zawsze dobrze działa. Ja chciałbym wam tutaj coś podesłać, bo dzisiaj świetny materiał powstał, znaczy został ogłoszony na stronach. Ja go wkleję, bo film jest zbyt ciężki, żeby go tutaj wkleić. Wkleję wam linka, żebyście sobie mogli zobaczyć to, przetłumaczyć też na polski. Świetny materiał, jeśli chodzi o historię właśnie, do której się odniosłem przed momentem. I do tego, żeby spróbować nawet takimi argumentami, jak czas budowania tego projektu, jak to, ile ten człowiek, mowa o Junickim, poświęcił na to czasu, ile serca w ten projekt włożył, ile pieniędzy pewnie też stracił, ale też ile zyskał. Takimi narzędziami jak historyczne aspekty danego projektu, a tutaj wierzcie mi, naprawdę mamy o czym mówić, wiesz, to zdecydowanie uważam, że dużo bardziej przekonacie do projektu kogoś, kto ten projekt obserwuje z perspektywy czasu, niż patrząc na zdjęcie, czy fotomontaż, czy te różne inne prezentacje. Czasem tak po prostu bywa. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście sobie sami, przede wszystkim sami sobie uświadomili, w jakim jesteście projekcie. Chwilę później wyślijcie go do kogo trzeba. Zapytajcie o to, ile dzisiaj są warte technologiczne spółki na giełdach i po prostu zapytajcie, czy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej po prostu. Jeśli mielibyście jakieś problemy, czy chęć poprowadzenia dla kogoś prezentacji, to zdecydowanie służę pomocą, zupełnie bezinteresownie oczywiście. Więc jeśli macie taką potrzebę, to zachęcam. Albo jak macie potrzebę oczywiście porozmawiać, to
zapraszam na swój social media, Facebook, obojętnie. Ok, więc ja na tym chciałbym zakończyć. Raz jeszcze bardzo dziękuję za wytrwałość. Wierzę, że cokolwiek, nawet jedno zdanie czasami się opłaca zabrać z takiej prezentacji, żeby zmienić swój biznes. Ja niejednokrotnie o tym słyszałem, później to wprowadzałem i wierzcie mi, te rzeczy działają. O, czasem nieważne, kto to mówi, po prostu ważne jest, że w danym momencie to po prostu zdanie działa. Więc do tego Was zachęcam, żeby to zdanie, żebyście któreś zdanie z tego, co dzisiaj do Was powiedziałem, czy przekazałem, czy pokazałem, żebyście sobie zabrali. Ja na sam koniec zakończymy to świetnym filmem, który uważam, że jest cały czas mocno na czasie. Szarża zupełnie inaczej teraz wygląda. Zachęcam do aktualności, które cały czas są na stronie. A ja ze swojej strony już będę się żegnał, więc bardzo, bardzo dziękuję za obecność i czas poświęcony. Trzymam kciuki za Wasze sukcesy. Nie poddawajcie się, miejcie dobre nastawienie. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam. Cześć. We are the makers, the breakers, and everything in between. We are the untamed spirits who are hard to please. We dare the challenges. We embrace dangers. We don't fear critics. And we don't care about doubts. We think, we plan, and we do. We do it for passion. We do it for love. We do it for tomorrow. From Sharjah to the world, we believe that today is the gateway to the future. Sharjah Research Technology and Innovation Park. Shaping the future together.